Przełom roku to w każdym sporcie czas plebiscytów, podsumowań i nagradzania bohaterów minionego sezonu. Nie inaczej było w Trójmiejskiej Lidze Piłkarskich Szóstek Red Box. Uroczysta gala odbyła się w restauracji Mexican House, jednego ze sponsorów rozgrywek. Worek medali, pucharów i nagród otrzymała ekipa Prądu, która m.in. zdobyła trzecie miejsce, Puchar Ligi oraz tytuł najlepszego strzelca w osobie Daniela Jaśniewskiego. Łukasz Gaweł na pewno walczył z drużyną o większe cele, ale z perspektywy czasu i tego środka, że tak powiem, nieszczęsnego sezonu i tego, że nie mieliście wpływu jakby na ten brązowy medal, to chyba troszkę jesteście zadowoleni, czy nie? Nie, no jak najbardziej. Można nawet zerknąć na nasz stolik. Trochę tych pucharów stoi, także sezon jak najbardziej udany. Miło bardzo, że to trzecie miejsce się udało chociaż wyskrobać, nie? Ale oprócz tego mamy puchar, tak, więc jest jak najbardziej w porządku. No to ostatni raz w tym sezonie pozdrawiamy. Jak najbardziej. Pozdrawiam wszystkich chłopaków, którzy grają, bawią się razem ze mną, tak? W Redboxa, chłopaków, tutaj drużyny przeciwne. Bardzo miło, fajnie, naprawdę. Oczywiście sponsora Ryszarda Nowaka, naszego pieniążkodawcę. Żył nam jak najdłużej. Oby żył jak najdłużej i dawał tak, jak daje nam to wsparcie finansowe, to będziemy grać, aż będziemy mówić, tak, do bólu, do bólu. Wicemistrzem jesieni została drużyna Wygrajmecz.pl. Podopieczni Damiana Mokwy pozyskali również najbardziej wartościowego zawodnika, bowiem MVP rozgrywek został Bartosz Chorajecki. Transfer prosto ze Stali Stalowa Wola. Przenosiny z ligi zawodowej do amatorskiej jakby tak bezboleśnie przebiegły. No bezboleśnie, na pewno bardzo, bardzo miłe wspomnienia mi zostaną z tej jesieni. Sam wybór, który padł na mnie jako na zawodnika turnieju, jest dla mnie miłą niespodzianką. Wiem, jaką jest to kwestią sporną, prawda? Wybór najlepszego zawodnika. W mojej drużynie, jak i w wielu innych w tej lidze, bardzo wielu chłopaków potrafi tą piłkę prosto kopnąć, więc traktuję to przymrużeniem oka, jednakże jest to dla mnie bardzo miłe wyróżnienie. Same przenosiny, no jest to mniejsze boisko, prawda? Jest to liga sześciosobowa, a nie 11 na 11, ale na pewno więcej przyjemności można czerpać niż grania na otwartej przestrzeni. Powiedz mi, jak cię Damian Mokwa wyłowił wobec tego? Jaka jest historia tego, że przybyłeś do Wygrajmecz.pl? No w ogóle moje przenosiny do Gdańska były na dosyć zwariowanych papierach i od razu po przybyciu szukałem tutaj dla siebie też jakiejś formy aktywności fizycznej, a na pewno miała być nią piłka nożna. Na forach pogrzebałem, popytałem tutaj ludzi, w co warto się zaangażować. Zjawiłem się na takiej gierce właśnie na boisku na Oruni. Mieliśmy tam mieszane składy. Dałem do zrozumienia, że jestem, że tak powiem, wolnym zawodnikiem. Trafiliśmy z Damianem do jednej drużyny, zaproponował mi, czy nie chcę z nimi pokopać tej jesieni i od razu się zgodziłem. Jako, że nie znałem nikogo innego, ale muszę powiedzieć, że nie żałuję swojego wyboru, bo naprawdę, naprawdę super drużyna, super atmosfera i dziękuję chłopakom, że tak serdecznie mnie przyjęli. No bym pozdrowił swoją rodzinę daleko na południu, jak i wszystkich znajomych z drużyny ze Stalowej Woli, których tam gdzieś zostawiłem. Królem polowania został zespół Pamax Meble i Akcesoria, którego bramki strzegł niezastąpiony golkiper Mateo. Sezon szczęśliwie się skończył. Bardzo nawet szczęśliwie i z waszej perspektywy właśnie i jak smakuje to złoto, no powiedz. No w sumie pierwszy raz się udało, tam kiedyś trzecie miejsce było, ale pierwszy raz, ale to trzeba powiedzieć, że to zasługa, że cała drużyna stawiała się na każdym meczu perfekt, tak? To jest pierwszy taki sezon, gdzie tak się udało, że wszyscy ambitnie do tego podeszli, no jest efekt tego, tak? Ja myślę, że takimi cichymi bohaterami tego sukcesu mogą być również twoi synowie, asystenci bramkarza, bo oni cię doskonale rozgrzewali, słuchaj, przed i po. No, ale nie na darmo, nie na darmo. Młodszy syn tydzień temu w Krakowie z Lechią wygrał cały turniej, także z takimi drużynami jak Śląsk, Legia Warszawa, Wisła Kraków, także i na bramce stoi, także po ojcu. Czyli rozumiem, że będziecie kontynuować te rozgrzewki? No jak najbardziej, także. Trzymałeś ich, twardzi są, bo trzymałeś ich nawet w głębokich mrozach. Powiem, to jest tak, że oni po prostu mnie nie wypuszczają, tak? Po prostu oni się pakują i jadą ze mną, bo nie odpuszczą sobie. Także ambicje mają, także może coś z tego kiedyś będzie. No. Słuchaj, bramkarza najlepszego macie, a powiedz, z pola byś kogoś wyróżnił, czy całą drużynę? Z pola bym wyróżnił, to tutaj duet nasz, Kobierski, tak, Dobra, dwóch snajperów bardzo dobrze współpracowali. No Jacek w obronie też świetnie, tak? Jacek w
broni w ataku tak naprawdę. No tak, bo kluczowe bramki strzelał w takich momentach, gdzie się przydały. Czyli co, rozumiem, że kontynuujemy przygodę i obronę tytułu wiosną, tak? No jak najbardziej, jak najbardziej. Jeśli skład dopisze, to... Pozdrawiamy kogoś? No pozdrawiamy drużynę, pozdrawiamy rodzinę, chłopaków, żonę i sponsora oczywiście.